Dzisiejsze spotkanie jest szczególne, bo jest związane ze stuleciem. W ten sposób świętujemy to nasze wydziałowe, ale także uniwersyteckie święto. Z nami są osoby z różnych lat studiów. Niektórzy pierwszy raz zaszczycili wydział swoją obecnością. Nawet po kilkudziesięciu latach od czasu wydania dyplomu. Serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych absolwentów i tych najstarszych, którzy kończyli studia jeszcze w latach 50. No i tych, powiedziałbym, bardzo świeżych, bo mamy absolwenta, który kończył w 2019, nie tak dawno, a już czuję tęsknotę. Mija właśnie 100 lat od rozpoczęcia działalności Wydziału. Spotykamy się w pięknej siedzibie tego Wydziału, a mnie przypada zaszczyt w imieniu władz rektorskich przekazać na ręce pana dziekana najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Rosyjski pisarz Witalij Rozanow powiedział kiedyś, że uniwersytetu nie można po prostu zbudować, stwarza go historia. Znamienitą częścią historii naszego uniwersytetu jest Wydział Prawa. Wydział, który, jak już to wczoraj mówiłem, istnieje od początku uniwersytetu. Ale ta znamienitość Wydziału związana jest także z filarami, a tymi filarami są absolwenci tego Wydziału. Drodzy Państwo, jestem dumny, że jako rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza mogę mówić o tym, że absolwenci tego wydziału zasiadają w najbardziej prestiżowych gremiach naukowych, politycznych, ekonomicznych, prawniczych. Są wśród nich też cenieni artyści, będący niekwestionowanymi autorytetami w świecie kultury i sztuki. Relacje Wydział Absolwenci chciałbym dzisiaj sprowadzić do pewnej metafory. Oto bowiem wyobrażam sobie, że Wydział to średniowieczny albo starożytny łucznik, który z kołczana dobiera strzały i ekspediuje je w przestrzeń. Strzały oczywiście to my, absolwenci. Dobór strzał czy kolejność ich wysyłania w przestrzeń ma charakter losowy, wszak jednak kierunek i siła, z jaką są wypuszczane, są zasadniczo równe, tożsame. Trajektoria lotu i jego długość powinny być takie same, jednak nie są. Niektóre z nich poniesione są przez muzy inne niż Temida. Jeszcze inne lecą wyżej, dalej, niesione szczególnym dotknięciem kombinacji fortuny i wirtu. Jeszcze inne, lecz jest ich najmniej, kompletnie zbaczają z kursu, porywa je wiatr wiejący znikąd, donikąd, wabi je jakieś sztuczne i zwodnicze światło. Ich lot jest płaski, krótki. Nie pozostawiają śladów w zetknięciu się z ziemią i pozostają w przeciwieństwie do reszty zapomniane. Dla mnie wartość studiów prawniczych rośnie co rok. Ja kiedy byłem młodym mężczyzną, to trochę lekceważyłem to moje wykształcenie, ale dzisiaj uważam, że to jest najbardziej pożądane i bezcenne wręcz. I gdzieś tam jestem takim pełnym zachwytu właśnie wielbicielem naszego wydziału, naszego kierunku i myślę sobie, że umysł niesformatowany w ten sposób, czyli taki jest nieprzygotowany do życia w świecie, który jest światem chaosu dzisiaj. Ja jeszcze należałam do osób, które zdawały, chodziły na wykłady do pana profesora Pospieszalskiego. I muszę powiedzieć, że ja pamiętam doskonale wykłady pana profesora Pospieszalskiego, które były wykładami w zupełnie innym stylu, aniżeli prowadzili inni, aniżeli też także się obecnie prowadzi. Pan profesor przychodził, jak pamiętamy, tu są chyba studenci, którzy mieli jeszcze te wykłady, wygłaszał wykład i mówił tak: proszę słuchać, nie notować. Ja powiem, od kiedy będzie można notować. I w związku z tym myśmy słuchali,
a pan profesor dyktował, żebyśmy sprawnie to napisali bez robienia skrótów i błędów. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że ja te wykłady pisane ręcznie w takim zeszycie szkolnym przechowywałam przez długie lata i sięgałam do nich w czasach, kiedy jeszcze w Polsce nie było podręczników o ustrojach, tak zwanych ustrojach państw kapitalistycznych. Zawsze jak wjeżdżam pociągiem do Poznania i patrzę na mijane z pociągu Kolegium Juridicum, to widzę trzy okienka i to był gabinet profesora Ziembińskiego, w którym spędziłem dość dużo czasu. I on zawsze mówił jedną rzecz, to cytuję, on mówił tak, pamiętaj Filip, nic nie zastąpi dobrej szkoły podstawowej. Z pewną przykrością odczułam to, że kiedy spotkaliśmy się na zjeździe naszego roku nie tak dawno i z dumą przeogromną powiedziałam kolegom, pojedziemy teraz, pokażę wam nowy budynek uniwersytetu. A wszyscy mówią, ale my chcemy do naszego Juridicum. Bo to Juridicum jest rzeczywiście zapełnione naszymi wspomnieniami, naszymi dobrymi myślami i ciągle będziemy mieli chyba wrażenie, że nasze studia są tam, a nasza duma jest tutaj. Bo może to jest mało widoczne dziś, ale ja studiowałem kiedyś. Co prawda nie na tak elitarnym wydziale. Bo siedzi przed Państwem magister inżynier automatyk przemysłowy. Dobry wieczór Państwu. Z jubileuszami łączy się również świadomość wieku. Tą zdecydowałem się to powiedzieć. Myślę bez urazy z Państwa strony. Jestem w wieku, jakim jestem. I cóż, proszę Państwa, z racji tego wieku na przykład jestem w okresie, że użyję nieodpowiedzialnie języka angielskiego, od angielskiego słowa memory, czyli pamięć. Jestem w okresie memopauzy. To charakteryzuje się tak zwaną pamięcią napadową, która przychodzi wtedy, kiedy jest niepotrzebna. A jak jest potrzebna, nie przychodzi. Thank you.
Dziękuję.